ma plan jest na serię z Medivi. Wystartował nowy europejski serwer, więc myślę, że to idealny moment. Wcześniej grałem Palkiem, teraz sobie zagram nightem. Bo zawsze grałem nightem, głównie na Realu. Najlepiej mi się nim grało. Zobaczymy jak będzie tutaj. Trochę sobie skilluję. Na początek zacznę powoli. Wim mm. będzie tak co 2-3 dni myślę, bo w międzyczasie sobie będę cały czas skillował. Zanim zacznę grać tak na porządnie tym nightem, to chcę sobie go wyskilować właśnie. Tutaj już troszkę skilowałem. mam 63 um, Melee Fighting. No i co, na początek to bym sobie chyba zaczął od szkieletów. Tu niedaleko był Tąp, nie? Tak, tu na dole. Pod miasteczkiem, więc zaczniemy sobie chyba od tych szkieletów. Później gula no i później. Zobaczymy. Także trzeba iść na dół. Słuchajcie, gdzie ja tu muszę iść. Tutaj. Pyk. Ten serwer też chwilkę temu wystartował, ale to dobrze. Ja nie lubię grać na takich startach, startach serwerów. No bo wtedy wiadomo, na tych low level miejscówkach wszyscy się tam przepychają, jest pełno ludzi. Ciężko wbić level. I tak dalej, dlatego dobrze sobie odczekałem trochę jak ten serwer wystartował, teraz te low level miejscówki będę miał wolne, będę mógł sobie na spokojnie wbijać level. Musiałbym jeszcze ogarnąć jakie itemki yy, dla Eka, ludzie noszą jakieś fajne mieczyki, no i niestety dalej nie ma Auction House'u. Giga czeka na ten Auction House w tej gierce, ale no miał się pojawić w tym roku, nadal jeszcze go nie ma. No i nie wiadomo kiedy będzie, a przydałoby się, No ja kurde nie lubię tak na trade siedzieć i spamować. Zobaczymy, może jakieś mieczyki ludzie będą sprzedawać, to zobaczę sobie po ile chodzą, nie? Jak ktoś grał ekiem tutaj na tym, na tym odcinku, to może wypisać tam kilka podstawowych mieczy na takie low levele, które można by było kupić. Ewentualnie mogę kupić od ludzi za coiny. Żeby łatwiej się później bijało levele i robiło te no, nie? Też nie do końca wiem jak się gra na takiej TB Night'em. no bo wiadomo na to walisz, bierzesz klatę, klatujesz mobki, walisz tam EXORi różne i tak dalej, nie wiem jak tutaj to wygląda. A także... Będę musiał też to ogarnąć. Widziałem jakiś tam filmik, że ludzie bili z jakiś runek. Ale nie wiem dokładnie jakie to były runki. Wydaje mi się, że... a nie mogę otworzyć sklepu. Dobra, tu są runy. Wydaje mi się, że oni chyba eksplobili, ale nie jestem pewien. Wiecie co, jak ja zabijam szkieleta. Na dwa hity, to może pójdę, spróbuję te gule jednak. Może skipnę te szkielety. O, Pyk, trzeci mecz, level. Trole są. Nie, trole też na chilku. Powinny iść. No. Nie ma co, trzeba iść na góle. Zobaczyć, jak na gólach będzie szło. O, Pyk, 10 level. O, jeszcze się podpaliłem. Ork. Poka orka. Nie, no ork też na easy. A co za shield? 15 22 Tak sobie jakiś jest. baj kolejnego trolla. Pyk, lina. Oczywiście, już jakiś gościu zdążył mnie znaleźć na skillowaniu wczoraj i mnie uwalił. Także nie mam lina ani łupaty. Zatkę. No i trzeba powoli ten m-level wbijać, nie? Ja nie wiem, jakie ja potrzebuję m-level, żeby tych runek używać. Tu potrzebuję jaki nie ma napisane. Mogę używać? Mogę używać. Dobra, ichy mogę używać Tylko właśnie nie wiem od którego te runki na damage będę mógł używać. No te Explo niby są od szóstego magic levela. No 3 magic levele to będzie trochę czasu, żeby to wbić. O, pyk, 12 level. No chyba, że jakiś inny się używa na eku. Jeszcze będę musiał ogarnąć. No, te szkielety tak naprawdę nawet na hita padają. Pa, pyk. To jest też shit, nie? Ta góle. No tak. Nie no, myślę, że bez problemu mogę zmienić otaskę na góle. Nie ma sensu bić tych szkieletów. Także szkielety sobie anulujemy. ja nie akceptowałem tego. Gól, akceptuj. Tak. Dobra, mamy to. Także zrobiłem sobie taskę na góle. I później się pójdzie na coś innego. O, cyk. Tutaj już plate armorek. Tak sobie buga robił, to mu podwędziłem. Armorek. Kurde, ale łatwiej jest tym ekiem niż parkiem, jak grałem. Dużo szybciej te góle padają. Fakt, że muszę trochę przytankować. Ale no, padają dużo lepiej. Padawa, pyk. Pyk, 15 level. O, pierdolę ten level. Co to jest? Sword 14. A, dobra, syp. Nieważne, nie było tematu. Kurde, te góle też się tu w takich grupach po cztery od razu od buta. No dawaj, dawaj, dawaj. Pyk, szesnasty level. Ja, ale te levele jakoś tutaj szybciej zapierdzielają niż... ...niż że grałem palkiem albo mi się wydaje. O, i pyk, armorek jeszcze. I pyk, siedemnasty level. Bo jak leci. Tylko że będzie z tym Magic levelem, nie? Trochę będę musiał wspomować spell, żeby wbić ten szósty Magic I pyk, 18 level. Pan, ktoś mi tu zostawił trzy armorki Fajnie, fajnie Pyk, ani kot nie ma, o dziwo Chyba ktoś zapomniał o tych armorkach po prostu No dawaj, pyk tu kolejne cztery armorki. Żyć nie umierać. Można przyjść sobie, zrobić lootbaga i zapierdzielać sprzedać to. I 19 level. Myślę, że dzisiaj na spokojnie tak jest 20 level sobie wbijemy. Tak, rozgrzewkowo na początek. Później ja sobie poskiluję trochę. Kilka dni najlepiej, żeby wbić jakiegoś sensownego skill'a. No i muszę się dowiedzieć co z tymi itemami, nie? Jakiś swordzik, coś tam. A tu jest jakiś light armor. Co 30k. Pytanie ile to jest 30k, nie? Na coiny. No ja na, takim le na pierwszych levelach to 30k. Nie ogarnę sobie tak, o! A nie widzę nigdzie, żeby ludzie coiny sprzedawali. Więc nie wiem, jaka jest cena coinów. Tutaj, o jest. 50 coinów to 100k. Kurde ty. Sprzedajesz 50 coinów, bo masz 100k. Mógłbym kupić bożki. Armorek. Jeszcze by mi zostało. Ok. Będzie trzeba chyba tak zrobić. Żeby jakieś itemki startowe sobie kupić. No i żeby ten początek gry sobie ułatwić, nie? Wiadomo. Kupię sobie jakieś fajne itemki, to później level będzie dużo szybciej leciał, dużo szybciej taski będę robił. Będzie można zapierdżalać. I tak będę musiał zaraz iść do miasta, bo nie mam łopaty. Będę musiał kupić. A tutaj na górze, to kurde, ten resp normalnie. Nie wyrabia, musiałbym schodzić na dół. Ale bez łopaty nie zajdę. A nigdzie nie leży żadna łopata. Jak na złość. I cyk, 20 level. Dobra, zabiję te mopki. Pójdziemy sobie do miasta. Garnę sobie łopatkę. I będzie trzeba dalej iść. sobie poskilować. Cyk. O, jeszcze nawet level udało mi się wbić. 21. I dzisiaj już na tym levelu zakończymy. Tak, na początek 21 level. i Idę dalej sobie kilować. Także widzimy się pewnie za kilka dni. Troszkę sobie poskiluję, będzie łatwiej. No i nie wiem, czy będę kończył tę taskę na góle, czy pójdę na coś innego. Zobaczymy. Bo jaka jest w ogóle nagroda z tych guli? 1000 100 Expa, a 100 Expa No to jest kurde na ten moment 9 leveli, Myślę, że coś takiego. Nie no, to może dokończymy tego taska. Chociaż 600 ich trzeba. Ja zrobię dopiero 24. Nie wiem, pomyślimy. Dobrze, także tyle.